Michał Jędrowczyku oraz Bernard Mielasz, dyrygent. Aranżer. Kompozytor. Smatosz. Maestro, tak na nie patrzy, maestro ma ochotę coś zagrać jeszcze? W ogóle tak. W ogóle tak, ale teraz nie. Teraz nie, teraz mamy duży poloń. Poczuję ten wzrok na sobie i trochę się boję, powiem szczerze. Nie, spokojnie. Skoro mówimy o Tour de Pologne, to nie można powiedzieć o tym człowieku i nie można go zaprosić na scenę. To wicemistrz olimpijski z Moskwy, pierwszy kolarz z bloku wschodniego, który wystartował w zawodowym peletonie, to także zwycięzca Tour de Pologne z 1980 roku. Zapraszam Czesław Lang. W tym roku łączy się wiele ciekawych obchodów, wiele rocznic, ale zaczynamy pierwszym etapem, który chcemy poświęcić właśnie 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Stąd właśnie połączenie sportu z kulturą i chcieliśmy właśnie podziękować tutaj maestro za wspaniały koncert. Również orkiestrze Dowcipu za to, że wspólnie razem możemy się bawić przy muzyce i bawić się na tak pięknym obiekcie, jakim jest właśnie Arena BGŻ. Tor kolarski, naprawdę, który spełnia parametry największych i najlepiej przygotowanych obiektów sportowych. I myślę, że jest to najlepsze miejsce, żeby zaprezentować trasę tegorocznego Tour de Pologne. I korzystając z tej okazji, chciałbym bardzo podziękować wszystkim gospodarzom miast startowych, etapowych, premii, gospodarzom regionów, sponsorom, patronom medialnym, bo wspólnie razem organizujemy wyścig, który jest wizytówką Polski. Oprócz właśnie emocji sportowych, gdzie już jest to kolarska Liga Mistrzów, najlepsi kolarze z całego świata, najlepsi kolarze z Polski biorą w nim udział, ale również dzięki temu możemy, dzięki tej imprezie możemy promować Polskę, pokazywać Polskę. Myślę, że jest to naprawdę doskonała forma i możliwość. Także jeszcze raz bardzo, bardzo Wam wszystkim za to dziękuję i cieszę się, że możemy tutaj spotkać się wspólnie razem na dzisiejszym wieczorze. Dziękuję bardzo, Czesław Lang. Ale proszę Państwa, zaproszę do nas jeszcze jedną osobę. To prezes Polskiego Związku Kolarskiego, pan Wojciech Walkiewicz. Zapraszam. Zapraszam, Czesław. Macie Państwo na stołach taki prosecco włoskie, a jest to spumante zafundowane przez region włoski, Trento DOC. I chciałbym tym właśnie winem wznieść toast za pomyślność tegorocznego Tour de Pologne i podziękować Wam wszystkim, że możemy się tutaj razem spotkać. Także na zdrowie. Dziękuję bardzo pięknie.
nasze nadzieje już na olimpijski występ w Londynie. Zawsze Polacy i wystartowali i pierwsze okrążenie i będą starali się powoli, powoli. Ten wyścig oczywiście także ma swoją taktykę, trochę czarowania, a później ile tylko sił w nogach